Witam serdecznie. Jest mi naprawdę szczególnie miło tutaj być, bo dla mnie jako profesora z pewnym stażem widok tak dużej liczby młodych ludzi, którzy się interesują liberalizmem, Bastiatem, myślą szkoły austriackiej jest naprawdę budujące. W związku z tym też, że zajmuję się wykładami, wykładam mikro i makroekonomię i inne rzeczy na uniwersytecie, poproszono mnie, żebym parę słów powiedział na temat właśnie roli Bastiata w edukacji ekonomicznej. I tak prawdę powiedziawszy, kiedy się zacząłem zastanawiać, na ile Bastiat jest obecny w myśli ekonomicznej, znaczy w edukacji ekonomicznej w Polsce, to doszedłem do wniosku, że ten tytuł powinien być trochę zmieniony. Tak prawdę powiedziawszy, ten Bastiat jest po prostu nieobecny. Praktycznie jest nieobecny w edukacji ekonomicznej i ten tytuł będzie bardziej odpowiadał tej rzeczywistości, którą w Polsce zastajemy. Przejrzałem kilka podręczników, tych najbardziej znanych podręczników, czy najczęściej używanych do nauczania mikro i makroekonomii. I tak prawdę powiedziawszy, nie znalazłem w żadnym z tych podręczników wspomnienia jakiegokolwiek odnośnika do Bastiata, do tego, jakby mógł być on wykorzystywany w nauczaniu ekonomii. Potem zajrzałem do podręczników, które służą do uczenia historii myśli ekonomicznej. Tam sytuacja jest troszeczkę lepsza. W niektórych podręcznikach jest on wspominany, dlatego to jest rzadka. Do kilku takich podręczników się odwołam na następnych slajdach. Zadałem sobie też trud zapytania kilkunastu nawet profesorów, doktorów, którzy uczą ekonomii, czy odwołują się na swoich wykładach do Bastiata. Tak powiem zawsze z wielkim zdziwieniem nieraz popatrzono na mnie, a kto to jest Bastiat w ogóle? To tak jakby pierwszy raz słyszeli o Bastiacie. Niektórzy kojarzyli, ale to raczej w kategoriach pewnej historii myśli ekonomicznej. Ja sam bardzo często odwołuję się i do Bastiata, do szkoły austriackiej, ale przede wszystkim ten Bastiat u mnie na wykładach jest po raz pierwszy, wspominam o nim w momencie, kiedy odwołuję się do ekonomii w jednej lekcji Henry'ego Hazlitta i tam ten Bastiat jest znany poprzez odwołanie się Bastiata do tego eseju, co widać, czego nie widać. Wydaje mi się, że to może być doskonały materiał i Hazlitt, i Bastiat, uzupełniony tutaj między innymi takim esejem mało znanym, a tutaj myślę, że Fundacja Paffera mogłaby spróbować przetłumaczyć na język polski, bo wydaje mi się, że nie ma przetłumaczenia na język polski tego bardzo dobrego eseju Williama Grahama Sumnera Zapomniany człowiek. To jest taka triada, którą na jednych z pierwszych wykładach z ekonomii, z mikroekonomii, do których się odwołuję. No i tutaj dwa slajdy będą na temat zawartości czy odwołań się do Bastiata w podręcznikach dotyczących historii myśli ekonomicznej. No, jeden z takich podstawowych podręczników używanych bardzo często w Polsce jest podręcznik Wacława Stankiewicza, który miał kilka wydań i w ostatnich wydaniach, dwóch czy trzech wydaniach, które przejrzałem, w zasadzie ta część dotycząca Bastiata jest dokładnie tak samo. To jest dosłownie jeden akapit. Mówi on o Bastiacie w momencie, kiedy odwołuje się do tej obecności myśli podrykardiańskiej w takim króciuteńkim, na samym końcu tego rozdziału. Co warto powiedzieć, tak, przede wszystkim tutaj zwrócić należy uwagę, że profesor Stankiewicz popełnił błąd. Wydanie dzieł Bastiatu, wydanie Harmonii Ekonomicznej to jest rok 1850, a nie 1848. Ja nie będę wchodził w szczegóły, ale warto zwrócić uwagę, że to jest bardzo specyficzne spojrzenie na tą dzieło myśl Fryderyka Bastiata.
Nazywa go skrajnym liberałem, apologetą istniejącego ustroju. Tutaj mówi o stosunku, o sposobie przedstawienia myśli przez Bastiata, że to jest typowy doktryner i w podobny sposób. Także to spojrzenie na myśl Bastiata z tej perspektywy nie wydaje się niezbyt obiektywne. Przejrzałem kilka innych podręczników z historii myśli ekonomicznej po polsku. Tam nie znalazłem odwołań do myśli Bastiata. W kilku podręcznikach do myśli ekonomicznej anglosaskiej jest króciuteńka wzmianka, ale miałem na półce stary podręcznik Janusza Górskiego, Zarys historii ekonomii politycznej. To jest wydanie 1984 roku, ale to lata 70. Jedno z pierwszych wydań tej historii. Tam okazuje się, że jest odwołanie do myśli Bastiata, ale w dosyć specyficzny sposób, no jak to na te czasy przystało. Nazywa to Bastiata i innych ekonomistów wulgarnymi, apologetycznymi, burżuazyjnymi ekonomistami. To jest ten język, którym się w tamtym czasie posługiwano. Ale na co warto zwrócić uwagę? Warto zwrócić uwagę, że z tego wynika, iż w Polsce już w połowie XIX wieku ten Bastiat był obecny. Ja do tego jeszcze wrócę. Bardzo szybko te idee francuskie, anglosaskie przenikały do Polski. Po stu kilkudziesięciu latach interpretacja była taka, jaka tutaj jest. No i jeżeli chodzi o podręczniki z historii myśli ekonomicznej, te anglosaskie, no to nie sposób nie wspomnieć tutaj o podręczniku, który został wydany pośmiertnie przez żonę Schumpetera, Elizabeth, w 1954 roku, tą historię analizy ekonomicznej, w którym Schumpeter poświęca Bastiatowi niecałą stronę. Najczęściej cytowany fragment to jest ten tutaj zawarty. To zwykły przypadek, mówiąc o Bastiacie, Schumpeter pisze, że to zwykły przypadek kąpiącego się zwykle na płyciźnie, który nagle postanawia wypłynąć na głębszą wodę i tonie. Nie twierdzę, że Bastiat był złym teoretykiem, twierdzę, że nie był nim wcale. To do tych słów ustosunkował się Henryk Hazlitt. Na następnym slajdzie parę słów w opinii Hazlitta odnośnie tych słów Schumpetera będzie. Warto powiedzieć, tu jest prawie, że cały ten fragment przedstawiony w książce Schumpetera. Te czerwone to są te fragmenty, do których najczęściej się odwołuje. Ale chciałbym zwrócić uwagę na kilka innych rzeczy. To przede wszystkim to, o czym się często zapomina, chociaż ci, którzy się zapoznają z myślą Bastiata, o tym tego są świadomi. Mianowicie Schumpeter zwraca uwagę na to, że ta twórczość pisarska Bastiata jest twórczością bardzo krótką. To są od ostatnich w zasadzie 6 lat jego życia.